Hydrostatyka, zadanie numer 22. Areometr w wodzie wskazuje gęstość gram na centymetr sześcienny. Kreska na skali wskazująca 1,1 grama na centymetr sześcienny znajduje się w odległości 6 cm. Średnica areometru jest d równe 1,6 cm. Znajdź masę areometru. Wypisujemy dane, szukana masa tego przyrządu. Otóż powstaje pytanie, na które powinniśmy udzielić sobie odpowiedzi, co to jest takiego ten areometr. Jest to przyrząd służący do pomiaru gęstości cieczy w oparciu o prawo Archimedesa. I przyrząd ten jest bardzo, bardzo dokładny. Składa się on z rurki szklanej o stałym przekroju poprzecznym i na końcu znajduje się banieczka szklana wypełniona rtęcią, śrutem ołowianym. Chodzi o to, żeby środek ciężkości tak skonstruowanego przyrządu był, leżał bardzo nisko, jak najniżej, ile się da. W przypadku areometru, które możecie kupić w internecie, nie będzie tutaj bańki szklanej, bo to tak brzydko wygląda, ale będą piękne kształty, końcówki kolorowe, przyjemne dla oka. No i jeśli teraz ten przyrząd umieścimy w wodzie, o której wiemy, innymi metodami znalezioną gęstość tej wody, ona jest równa 1 gram na centymetr sześcienny. Areometr zanurzył się, sytuacja się ustabilizowała i rysujemy kreskę na powierzchni tej cieczy, tejże wody, zaznaczając, że jest to 1 gram na centymetr sześcienny. Jeśli wyjmiemy teraz areometr i włożymy go do dowolnej cieczy i powierzchnia tej cieczy stanie na wysokości tejże kreski, to pamiętaj, że to jest woda, a na pewno nie łyski. Jeśli ten areometr zanurzymy w cieczy o większej gęstości, to zauważ, że siła wyporu, która działa na areometr, równoważąc jego ciężar, jest taka sama. Ale siła wyporu jest równa ciężarowi wypartej cieczy. Ilość wypartej cieczy, skoro gęstość jest większa, będzie mniejsza. W związku z tym gęstość tej cieczy, która jest większa od gęstości wody, będzie zaznaczona kreseczką leżącą poniżej. No i wracamy do zadania. Rysunek przedstawia sytuację opisaną w treści zadania na początku. Areometr zanurzono w wodzie. Woda przez chemików została przebadana jak wszystkie inne ciecze, wszystkie inne ciała i ustalono, że jej gęstość jest równa 1 gram na centymetr sześcienny. Zatem jeśli areometr zanurzył się do tej głębokości, jak to widzimy, to powierzchnia wody znajduje się na określonej wysokości i na skali areometru zaznaczamy kreseczkę tu i piszemy obok 1 gram na centymetr sześcienny. Jeśli areometr wyjmiemy, pójdziemy do kolegi, on nam podstawi ciecz, a my zbadamy i areometr zanurzy się do tej pierwszej kreseczki, to wiem, że kolega nie podał nam łyski, tylko podał nam wodę. W tym przypadku siły działające na areometr równoważą się. Zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki, siła wyporu wody, zgodnie z prawem Archimedesa, jest równa ciężarowi areometru. Te dwie siły się równoważą. W momencie, gdy włożyliśmy areometr do cieczy o większej gęstości, to zauważ taką sprawę, że ciężar areometru nie uległ zmianie i siła wyporu też nie uległa zmianie, jest taka sama jak poprzednio. Wszystkie te cztery siły są sobie równe, ale zauważ taką rzecz, że siła wyporu teraz to jest siła wyporu cieczy wypartej
przez areometr, zgodnie z prawem Archimedesa. Ciecz, która ma ciężar właściwie większy, będzie wyparta w mniejszym stopniu, albo można powiedzieć tak, mniej cieczy o większym ciężarze właściwym potrzeba, by zrównoważyć ciężar areometru. Piszemy warunek równowagi najpierw dla przypadku wody. Masa razy przyspieszenie ziemskie to jest masa areometru, a siła wyporu, zgodnie z prawem Archimedesa, jest równa ciężarowi wypartej wody. Rho 1, V1 razy G. W drugim przypadku, zauważ, ciężar to jest również mg, ale wyparta została ciecz o gęstości większej, Rho 2, a jej objętość jest mniejsza. O ile ona jest mniejsza od objętości w pierwszym przypadku, czyli od V1? O objętość tej rurki o wysokości H i przekroju o średnicy D. Średnica D to promień D dzielone przez 2. Pi R kwadrat. Pi D dzielone przez 2 do kwadratu razy H. No i razy oczywiście G. Zauważ, że mamy dwa równania do rozwiązania. Dwie niewiadome, V1 i M. V1 trzeba wyeliminować. Eliminuję je, wyznaczając pierwszego równania i wstawiając do drugiego w to miejsce. Zauważ, co otrzymam. Upraszczam to, co podświetliłem na czerwono, czyli przyspieszenie ziemskie, a następnie zostaje z lewej strony M. Tu pozbywam się nawiasu i mam Rho 2 razy V1, czyli M dzielone przez R1 minus ten ułamek mnożony przez Rho 2. Mamy masę z lewej i z prawej strony, którą mamy wyznaczyć. Trzeba ją przenieść na jedną stronę. Ja to zrobiłem tak. Ten iloczyn przyniosłem na lewo, a masę M na prawo, w obu przypadkach zmieniając znak. Tu z prawej strony mogę masę wyciągnąć przed nawias. W nawiasie będzie stosunek gęstości minus 1. I zobacz, ładnie wyznaczamy masę M. Jak chcesz sobie krok po kroku, to sprawdź mnie, czy nie sprawiłem, czy nie popełniłem błędu. I teraz, mając to równanie, wszystko jest znane, podstawiamy dane i znajdujemy, że to jest 132,6 g.